Cześć Wam wszystkim. Z tej strony LEGO Hero Polska. Mam dzisiaj dla Was najnowszy magazyn LEGO City z mini figurką astronauty i małego robota pomocnika. No i jeszcze mam tu ciekawy element takiej skały. Zapraszam Was do oglądania. No dobra, magazyn już odpakowałem. Tutaj przykowałem nozyczki do tego zestawiku, ale najpierw zajmiemy się właśnie magazynem. Na okładce mamy tego astronautę. Dalej reklama Cartoon Network. Tutaj spis treści i komiks. A w komiksie jest mały opis naszego astronauty. Dalej jakaś łamigłówka. Teraz mamy kontynuację komiksu. I są jakieś prace z strażakiem. Tutaj jakiś konkurs, zostań kosmonautą. Dalej komiks. Tu jakiś zestaw LEGO City. Tutaj komiks. Plakat. I oba plakaty są właśnie z naszym prezentem, czyli mini figurką tego kolegi astronauty. A w nowym magazynie LEGO Ninjago Legacy, który raczej kupię, będzie już niedługo, z Kajem i z Whiplashem. Dalej komiks. Jakaś łamigłówka, komiks, tutaj łamigłówki, a tu instrukcja dla naszego robocika. Dalej komiks, tu jakaś łamigłówka, no i koniec komiksu. A tam jeszcze jakaś łamigłówka. A w następnym numerze, 24 września, też fajny prezent, czyli taki dostawca pizzy z fajną pizzą tutaj, no i motorkiem, więc może ten numer też kupię, czy się zastanowię. A tutaj mamy plan lekcji do szkoły i reklama nowego magazynu LEGO Ninjago, który jak wyjdzie 3 września, to też Wam raczej wrzucę recenzję. Teraz przejdziemy do figurki. Dobra, teraz zajmiemy się figurką. Na Waszych oczach odpakowujesz saszetki moimi czerwonymi nożyczkami. Wysypujemy klocki i trochę klocków tu mamy. Najpierw może zajmiemy się tym robotem. Dobra, tu mamy oczy, taki fajny element nadrukowany, tego robocika małego. Co dalej? Takie dwa. Czyli już widzimy, że on będzie jakiś obkręcany. Dalej rączki. No i nasz mini robocik gotowy. Teraz astronauta, którego już powoli zacząłem składać. Mam podstawową buźkę, ale nie jest to podstawowy astronauta, ponieważ ma on nowe nadruki na torsie i na nóżkach. Tu mamy symbol astronautów. Tu jakieś, nie wiem, za bardzo się znam na tych skafandrach, ale dobra. Tutaj mamy ten cały jego hełm, aparat. Raczej wątpię, żeby astronauci używali takich aparatów jak turysta w LEGO, ale no dobra. Zawsze to jakiś plusik. No i jeszcze ta fajna skała. Zobaczcie, tu taki błyszczący coś. Jeszcze kawałki tego czegoś i taka skała. Naprawdę fajny element. Figurka ma taką podstawową buźkę mini figurki LEGO i może zrobić zdjęcie lub, jest drugie zastosowanie, trzasnąć sobie selfie. No i jest jeszcze ta skała, pokazywałem Wam bardzo fajny element i fajny taki robocik obracany.
taki malutki. I może on zbierać te skały, powiedzmy. Akurat do ręki mojej nie włożę, ale powiedzmy, że on to sobie zbiera gdzieś i do jakiejś bazy. Badają to czy coś tam. Przejdźmy do podsumowania. Podsumowując. Kupiłem ten magazyn z Lego City, ponieważ był całkiem fajny prezent. Taki mały robocik, bardzo fajna skałka, no i jeszcze ten astronauta. Bo często nie kupuję tych magazynów, ponieważ są jacyś, nie wiem, policjanci, strażacy, jeszcze jakieś tam postacie takie. Wszystkie prawie podobne do siebie, a tutaj dostaliśmy takiego astronauta. No i jeszcze parę fajnych elementów, jak chociażby ta skałka. Podsumowując, ja wam ten magazyn polecam ze względu głównie na, no na prezent, ogólnie na ten element i na ten, ale też mi figurka jest fajna. Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka i pa, pa.